Jest godzina 3:15 w nocy i wyjechałem, żeby dla Państwa zrobić kilka fotek i w ogóle monitorować sytuację na terenie gminy, jeśli chodzi o wodę, bo okazało się, że w nocy bardzo intensywnie padało i widzimy, że tutaj pod Maksem Kata Polska, no jest sytuacja taka powoli niedobra. Woda zalega na asfalcie, a to jest oznaka, że spadło tej wody bardzo dużo. To jest takie pierwsze miejsce, które uwidacznia na terenie naszej gminy, że opady deszczu były intensywne. Jedziemy teraz do Czernicy i Jeszkali, zobaczymy, co tam się dzieje, bo to był taki najbardziej newralgiczny punkt przy zaczęciu rozlewisk 2 tygodnie temu. Opady są bardzo intensywne. Kiedy wychodziłem z domu, to były jeszcze jako tak, a teraz coraz mocniej pada. No i zobaczymy, co to będzie się działo. Zobaczymy, co jest w rowach, jak przepusty. Jedziemy do wiaduktu i zobaczymy, jaka sytuacja pod wiaduktem jest. No dość tego, że intensywne bardzo są opady i bardzo dużo wody zalega wzdłuż chodników. Jak patrzyliśmy w rowie, woda sobie wartko rwie, ale jeszcze jest mnóstwo miejsca, więc ten ciek wodny, który prowadzi do Dobrzykowic, a nazywa się Samica, on sobie jeszcze tutaj daje dobrze radę. Tutaj pod wiaduktem jeszcze daje radę, aczkolwiek woda sobie już tak przelewa się z jednej strony na drugą. Jesteśmy w Czernicy, patrzymy na wiadukt kolejowy od strony Jęcza. Stoimy przy przedszkolu i zobaczymy, jak wygląda ciek wodny, który przeprowadza wodę pod wiaduktem. To jest istotny ciek, który zbiera wodę z dosyć dużego areału. Jesteśmy przy wiadukcie kolejowym, widzimy, że potoczek, który przepuszcza wodę pod wiaduktem, jest dosyć intensywny. Woda jest mocno brudna, co oznacza, że z dużego terenu tutaj spływa. Pod wiaduktem sytuacja jeszcze nie jest najgorsza. Woda jest odprowadzana przez studzienki i one nadążają, ale sytuację trzeba monitorować.